Hello, raz, dwa, trzy. Hej, cześć, siemanoła wszystkim ludzie. Dzień dobry, dobry wieczór, z tej strony oczywiście jest Goldman. I witam was wszystkich bardzo serdecznie już w kolejnym odcinku serii RDR2. Zdaje się to piąty jest odcinek, a jeśli chodzi o to, co się wydarzyło ostatnio, no to kurde, było dość ciekawie, muszę wam powiedzieć. No bo generalnie po drodze do naszej Black Bell, czyli naszego celu, do którego zmierzymy teraz, spotkaliśmy na domek, którym poznaliśmy naprawdę przemiłą, aż zbyt przemiłą rodzinkę. Oczywiście od samego początku śmierdziało to podstępem, ale kto by na to wpadł? Otóż, no zajebali nam forsę, upili jakimś specyfikiem, obudziliśmy się w rowie pełnym trupów. Ale koniec końców udało nam się odzyskać. Dlatego teraz ruszymy w dzisiejszym odcinku do miejsca, do którego zmierzaliśmy przedtem. Poznać naszą Black Bell, gdyż mamy udokumentować chyba 4 albo 5 bardzo barwnych postaci rewolwerowców z całego dzikiego zachodu, właściwie tych terenów. No i ona będzie właśnie naszym pierwszym celem. Także tak się świetnie składa. I jak widzicie, ja już sobie to miejsce zaznaczyłem na mapie. Jest to miejsce jeszcze przez nas nieodkryte, ale no, eksplorować trzeba, dlatego polecimy. Kurde, zrobiło się strasznie mglisto jak na sam początek. Ale to kurde nic, dodatkowy klimacik, taki plus dodatni do klimatu gry. O kurde, i ta muzyczka. W ogóle wchodzimy powoli na bagna. Dajcie mi sprawdzić, gdzie po prostu znajduje się nasza obecna lokacja. Jesteśmy generalnie zaraz obok, nawet nie spodziewałem się, że będziemy aż tak blisko. No, ale jeżeli jest to postać, która się ukrywa przed prawem od 20 lat, no to gdzie się ona może znajdować? No, takie miejsce wydaje się być dość logicznym wyborem, biorąc pod uwagę to, że... O, pewnie szuka ją cały dziki zachód. Oh shit! Jak ten koń tutaj skoczył? Koń skoczył, ja spadłem! Super! Dobra. Jak ja mam teraz wejść na górę? Mogę się wspiąć? Opa! Kurwa, dobra. Suń dupę! Halo! No nie, no teraz mnie zepchnie jeszcze. Halo, puk puk? To jest chyba to miejsce. You there! Ooh. Hello? You a bounty hunter? Not right now, I ain't. You Black Bell? I'd like to talk to you about your Wild West days. I don't care much for reminiscing. You got any friends as bounty hunters? None that spring to mind. Well, then jeszcze nas nie zabiła. Here and you none the wiser. Jeszcze. Ah, those bounty hunters. Knew my luck had run out sooner. Well, get inside. I'll tell him you're gone. Oh, no, no. I ain't hiding from those scalp hunters. Chyba nie jest dobre wyjście. And fighting? Yeah, if it's just me against Sam, that'd be a waste of time and nitroglycerin. Well, let me know what I can do. You want that Wild West story, don't you? Yes, I do. All right, get up here quick. Now, when I give you the word, hit that. Hold. Nie takiego rozwoju sytuacji się spodziewałem, muszę wam powiedzieć. Będziemy walczyć po stronie złoczyńców. Nieźle. We'd sooner it be liberty. That's mighty reasonable, mister. Come here, let me take a look at it. Czego mam wrażenie, że pierdzi mi mikrofon? Halo, znowu coś z moimi słuchawkami, zobaczymy to. Zdetonuj! Stop just there. O, nieźle. Now, now! Set it off! Myk! Jolo! Kurde! Ale tych typów się zebrało, co? Myk! Kurwa, dobra, walimy na heada. Żeby nie było. Iha! Kurde, zdjąłem mu kapelusz, typierzowi. Ale trzeba poprawić. Jak nie trafimy w głowę, to wygląda na to, że nie chcą tak szybko padać. Ja pierdzielę, jesteśmy osaczeni. I jeszcze z drugiej strony... O nie! Dobra, myk. Znowu trafiłem w kapelusz, czy mi się tylko wydaje? Nie, gościu nie żyje. Ty też, będziesz kolejny. I ty! Nie, muszę przeładować. To po pierwsze. Dobrze, na wspomaganie celowania. Chociaż nie zawsze wydaje się być takie pomocne, muszę wam powiedzieć. Czasami kieruję je w innym kierunku i aimuję tam, gdzie nie trzeba. Ale póki co, ponieważ się gra w tą grę na padzie, myślę, że to jest jak najbardziej optymalny wybór. Kurwa, ciężkie działa przeciwko nam wytoczyli. Ale to żadna przeszkoda, typie. Slow motion jak w Sniper Elite, nie uważacie? Myk! Tam się chowasz? To ci kurde nie pomoże! Ja pierdzielę! A normalnie odsiecz!
Typiarzów jak mrówków, cholera jasna. Ten się sam przewrócił. Co za kule... Gałgan. Jeden. Gnój! Gdzie idziesz? Kulejesz? A jaka szkoda, będzie ciebie łatwiej trafić, albo kurde nie. Dobrze, że mamy dobrą osłonę. Już czy kurwa za karabin łapiesz? Mimo. Myk. Ucichło. Is that the last of 'em? Yeah. You got them scalp tak hunters był, lady. Back. For now. For now. So, you gonna tell me about your Wild West days, running with Jim Boy Calloway? Little Boy Calloway? The only running he did was away from a fight. And that's about the end of it. Well, a man's apparently a famous gunslinger. Yeah, so they say. But, don't get what's famous confused with what's true. The ones of us that lived that life, we was too busy being scared for our scalp to talk to no newspaper writers or dime novel men. Here. Well, what were they like then? Those days they all talk about. Same as now, I guess. Only longer ago. All right. I'm gonna need your picture, too, if it ain't a trouble. No, sir, no trouble at all. Can't be worse than those awful drawings on the wanted posters. Hell, great. Well, you stand over there and... Oh, let me get this thing ready. Okay, tak dla odmiany. Ready? Ciekawe aparaty fotograficzne mieli w tamtych czasach, nie uważacie? Rób zdjęcia, L2. Obejrzyj zdjęcia, przybliż... Kurwa, taka cyfrówka dzisiejsza. Nie zapozowała. Wiesz, jak to się robi, kochanie? Znasz się na rzeczy. Co, a może taki uśmiech w naszą stronę? No, chyba nie bardzo. Dobra, niech okay. będzie. I got it. Then I guess I'll be on my way. Here. Well, thank you, Mrs. Bell. You gonna be all right? Oh, been running for 20 years. Suppose I'll be running till I drop. Just the way it is. No, miło było poznać. No, krótka historia, jeśli chodzi o naszą Black Bell, ale misja wykonana na kolor złoty i... No, by tak dalej, generalnie. Ale wiecie co, zanim ruszymy dalej, no bo ten odcinek właściwie się dopiero zaczął, także nie... Jakby nie spoczniemy na laurach i zaliczymy jeszcze, nie wiem, czy nie kolejną postać, jeśli chodzi o naszych barbarzyńców, rewolwerowców i takich tam. Ale naprawdę sporo tutaj, kurde, możemy zgarnąć lutów. W końcu troszkę tych typa położyliśmy. Ja sobie ich na szybko ograbię. Zaraz obczaję w ogóle. Jaki będzie nasz kolejny cel? W ogóle ciekawe mają rzeczy, nie? Niektórzy są by takie biedaki, ale generalnie na biedaków chyba nie trafiło. To są kurde naprawdę ładni, ubrani ludzie. Także powinni mieć bardzo ciekawe rzeczy. Dobra. Ty będziesz następny. No jak mi przykro. Tobie już się nie przyda. Hi. Alright, silne lekarstwo. Wow. Nice. Rewolwer, zwykła amunicja. No jeśli chodzi o amunicję, to chyba nigdy jest jej za wiele. Generalnie mam chyba już jej całki sport, tak mi się przynajmniej wydaje. Kolejna amunicja do rewolweru i lekarstwo. Nie wiem dlaczego, ale kurde, każdy ma amunicję. To jest akurat zrozumiałe. Ale każdy ma jakieś lekarstwo w buteleczce. Podejrzane. Dobra, jeszcze kilku tutaj. Rewolwer, no oczywiście, amunicja zwykła. Nie wiem dlaczego, ale... Nie no, w sumie rewolwer mam, tak? Czyli broni nie muszę żadnej podnosić. Bo oczywiście oni opuszczają też swoje bronie, których używali przeciwko nam. Ale póki co broń długą chyba mam. Mam łuk, mam rewolwer. Chyba jej nie będę zmieniał. Ale naprawdę przejebane tereny. Nie wiem dlaczego przejebane, ale no dopiero takie mgliste. Teraz się trochę rozpogodziło. Gościu chciał wejść pod spód. Nie o to mi chodziło, typie. Włana górę. Jeszcze tutaj jest dwóch i ruszamy dalej. Jeszcze sobie rzutuję, wiecie co, szybko domek. Gdyż no nasza droga panna, Black Bell, uciekała na szybko. I mam podejrzenia, że mogła zostawić naprawdę coś ciekawego. Dlatego szybko sobie ogarniemy wnętrze tego... tej chatki właściwie. Dobra. Myk! Co my tutaj mamy? O, gary. Brudne gary.
No, jednak do takich perfekcyjnych pań domu to ona nie należała, z tego co mi tutaj widać. Kurwa, korba wyjebana na ziemię. No nieźle. Tego się po tobie nie spodziewałem, panno Black Bell. Co jak co, ale to co, to już wszystko? Nie może być, a tutaj jest skrzynia. Jeżeli coś ciekawego mam znaleźć w tej chacie, to na pewno w tej skrzyni. Jak myślę. Co? Mam coś? Czego tego nie mogę zabrać? Warzywa w pustce? Jakieś żarcie. Mieszanka ciastek. Nie mogę nieść więcej przedmiotów, ale wiecie co? No bo tak. Zmieńmy sobie na przedmioty. My mamy jeść i mamy pić i mamy dbać o siebie, żeby być w jak najlepszej formie, ale póki co zawsze o tym zapominam, także jeżeli mamy taką sposobność, to ja sobie, kurde, wiecie co? Kokainę do rzucia, o nieźle. Coś sobie, kurde, zjem, nie? No bez kitu. Co ja tutaj mam do wyboru? Zabójcza precyzja? Tonik, olej z węża, tytoń. A gdzie jest w sensie, kurde, jakieś żarcie? Łosoś w pustce? N2, zapasy fasola nerkowata, brzoskwinie. Dobra, zjedzmy sobie to. Zjem sobie ze 2-3 puszki i od razu zwolni nam się miejsce w ekwipunku. Tak, żebyśmy mogli sobie schować jakieś inne tam, powiedzmy, rzeczy. Why not? Kurde, cały czas nie mogę obczaić, jak to się robi. Okej, trzeba po prostu puścić L2 i wtedy działa na tej zasadzie. Dobra. Co mi jeszcze takiego dobrego, co możemy sobie wszamać? Zapasy solone podroby, o kurwa. Słodycze? Dobra, dla odmiany, na deser. Niech będzie. I co, teraz jestem w stanie zabrać te rzeczy? No, oczy kurde wiście. To zabieramy. No już więcej raczej nie będziemy w stanie podnieść. No nic, ale kurde, no żadnej specjalnej jakiejś takiej, nie wiem. Czegokolwiek? Całe żarcie, bimber. No oczywiście, bez bimbru to bym stąd nie wyszedł. No fucking way. Tutaj czegoś nie przeszukałem. Patrzcie, jeszcze szafka jest pod spodem. Pod zlewem. By to można nazwać zlewem, ale mogę coś zabrać. Co to jest? Kolejna puszka z fasolą. Nie, kawa mielona. Nieźle. Aha, tutaj jeszcze jakaś szuflada. Kurde, chyba nie dość dobrze lutowałem, skoro teraz okazuje się, że znajduję jakieś, kurde, ciekawe przedmioty. No dobra, wiecie co, walić to. Lecimy dalej. W ogóle się ściemnia. Czy mi tylko się wydaje? Chyba się ściemnia. Bardzo szybko zmieniają się warunki pogodowe i pory dnia, jeśli chodzi o ten świat Red Dead Redemption. Patrzcie w ogóle, już był księżyc, księżyca nie ma, a było tak fajnie klimatycznie przez chwilę, nie? Nie wiem, czy jestem w stanie, no nie wiem, jakby dostosować prędkość upływania czasu, czy coś takiego. Pewnie nie. Dlaczego nawet o tym myślę? Pewnie to nie ma jakiegoś większego znaczenia. W ogóle, gdzie jest mój koń? Hello? Tutaj jest. W ogóle tego nie widzieliście, bo zrobiłem to poza odcinkiem, ale muszę wam powiedzieć, że ostatnio jak właśnie już miałem nagrywać odcinek, to przez przypadek wjechałem koniem w jakiegoś typa, który zginął. Później zauważył jakiś świadek, który zaalarmował stróżów prawa. No, zabiłem kilku typa, zaczęli mnie ścigać. W międzyczasie zginął mój koń, dlatego no uciekłem, co prawda. Ale musiałem znaleźć sobie innego konia. Zajebałem. No, przyznam się. Także ten, w celu znalezienia kolejnego punktu, musimy wejść chyba do ekwipunku. Czekuję, że ja dobrze myślę. Tylko gdzie są te zdjęcia, które otrzymaliśmy od tego typa? Nie no, w słodyczach, w zapasach. Niezbędnik, lornetka, chyba nie tutaj. Tutaj też nie. Tutaj kurde w ogóle. Gdzie to może być? Duże maski, zapasy? Stroje, kapelusze. No fucking way! Gdzie to było? A okej, dałem mu stymulant. W torbie. To ma sens, wiecie? Naprawdę ma sens. Dobra, karta gwiazd estrady, gwiazdy estrady... Czy to jest to? Dobra, let's check this out. Może się okazać, że tak. Nie. To nie jest to. To było w torbie, teraz pamiętam na 100, kurde, 1000%.
Zapasy, remedia, składniki, materiały, niezbędnik, kosztowności. Dokumenty. Zdjęcia. Zdjęcie Black Bell. To jest to. To jest kurde to. Zdjęcie Black Bell. To już mamy. Dobra, Billy Midnight. Czyli teraz zajmiemy się typiarzami. Kurwa, dziadek z wąsem. Takie trochę jak taki Janusz wygląda, nie? Chyba szczegółowe informacje będą zawarte na odwrocie. O, dobrze mi wiadomo. Poczytajmy, co tam jest w ogóle napisane. Urodzony jako Wilhelm Schnell, zabił rabita Matthewsa. Niewiele wiadomo o jego przeszłości. Podobno był stajennym i posługaczem Matthewsa. Znał wtedy Calloway'a. Za dużo tych nazwisk, w ogóle nic mi to nie mówi. Nagła popularność. Wycieczki, pokazy od St. Louis do St. Denis, San Francisco i tak dalej. Otrzymał groźby śmierci, próbowano go zabić. Obecnie samotnik, choć widywany regularnie na stacji kolejowej w Rhodes. Zapytać tam o niego. Czyli po prostu rozumiem, że należy udać się na stację kolejową w Rhodes, aby uzyskać jakby dodatkowe informacje na temat tego właśnie oto typa. Dobra, dlatego w tym celu udamy się na mapę. Kolejny znacznik. Wiecie co, na razie jakby zejdziemy ze szlaku zadań głównych, przynajmniej przez ten i kolejny odcinek, dokończymy jakby tą serię robienia zdjęć, w sumie, kurde, tą misję, która polegała na robieniu zdjęć właśnie tym rewolwerowcom, gdyż no po prostu chyba tak będzie lepiej, nie uważacie? Zająć się najpierw zadaniami pobocznymi, bo jeśli chodzi o takie gry, nie jestem pewien, już sobie zaznaczę, żeby nie było. I w sumie będzie na nawet troszkę po drodze. Nie jest aż tak daleko, mi się wydaje. Wcześniej mieliśmy dalszą trasę do przebycia. Dobra, już na tym kierunku iść. A wracając do tego, co chciałem powiedzieć. Nie chcę też za bardzo cisnąć cały czas zadań głównych, ze względu na to, że po pewnym czasie zadania poboczne mogą znikać wraz ze zmieniającą się lokacją. A tego chciałbym, kurde, uniknąć, bo naprawdę giereczka jest świetna. A zadania poboczne są równie bardzo interesujące jak te główne, dlatego wolałbym jednak trzymać się też całości tego świata, nie tylko liniowości fabularnej. Bo wiecie mi, o co chodzi. Grona Króliziemka? Ciekawe. Mamy to zignorować? Chyba tak zrobimy. Ale kurde, wiedźmiński klimat, ja pierdzielę. Aż nie chce mi się wiedzieć własnym oczom, nie? Jak bardzo mi to przypomina, kurde, starego dobrego wieśka. I tereny w Velen. No, masakrycznie. Tylko kurde potworów jakby brakuje. Okej, dobra. Pozwiedzamy. Naprawdę jest bardzo przyjemnie, jest bardzo przyjemnie. Fajnie też mieć okazję naprawdę zwiedzać takie tereny w nocy. One mają dodatkowy swój urok. Cholera, tu mam jakąś chatę. Czy jest to w ogóle godne jakiejś naszej uwagi? Nie wydaje mi się. Póki co. Chociaż bardzo możliwe, że moglibyśmy tam coś znaleźć, ale cel naszej misji jest chyba dość jasny i prosty, dlatego udamy się teraz do naszego stacji kolejowej Broad. Czyli na dobrą sprawę, no Black Bell była oznaczona na mapie i od razu widzieliśmy, gdzie się znajduje, a teraz sytuacja no prawdopodobnie nie będzie już, o cholera, koń nam się zmęczył, nie będzie aż taka prosta. Będziemy musieli się trochę potrudnić, aby się w ogóle do niego dostać. Nie no, wiecie co, ja muszę trochę sobie potruchtać tym koniem, no bo z tego co pamiętam, w momencie kiedy wyczerpiemy całą wytrzymałość naszego wierzchowca, on nas po prostu zrzuca i może nam, nie wiem, uciec, może nawet zginąć. On nie chce stracić drugiego konia, którego posiada naprawdę na samym początku gry i po tak krótkim czasie. Gdyż jest naprawdę spoko koń. Muszę wam powiedzieć, że w porównaniu do tego konia, którego posiadałem na samym początku, no jego wytrzymałość i szybkość, nie wiem jak to nazwać, ale da się rzeczywiście odczuć, nie? Że działa zdecydowanie lepiej. Okej. Motherfucking farm. Nie będę wbijał też ludziom na farmy. W ogóle to też było poza odcinkiem.
Ale normalnie przejechałem gościej przez farmę. No nie wiem, szukałem czegoś. Zrobiłem takie trzy kółka. The fuck. I gościu normalnie farmę zaczął strzelać, tak bez niczego. Nie, że mu tam wbiłem na prywatnej posesji, po prostu jechałem drogą obok jego farmy. Ciekawe. Co tu się dzieje? Sprawdzimy, co? Jakaś sekta! Ja pierdzielę! To jest kurde jakieś zebranie sekty po nocy! Ja pierdzielę! Dobra, nie będę się zbliżał bardziej. Nie chcę po prostu doprowadzić do wykrycia. Co tam się w ogóle odpierdziela? Co oni podpalili? What the fuck? Gościu się spali z żywcem! You just stood and watched a good man die. And did nothing. Dobra, okej. Żeby było jasne, ja tego typa nie widziałem. Widziałem, że oni sobie rozmawiają. Ale w sumie mogłem się spodziewać tego, że chcą poświęcić w ofierze jakiegoś żywego człowieka. O ja pierdzielę, kurde, dobra. No cóż, nie pykło. Ale no to możemy go ograbić. Ja pierdolę, będę się za to palił w piekle, nie? Co to są w ogóle te dokumenty? Może w ogóle to... Ten dokument nam powie coś o tym miejscu, nie? Co wy o tym myślicie? Czytaj. Protokół ze spotkania kwartalnego. Obecnych sześć należy ponownie zmienić wszystkie oficjalne tytuły. Sekretarz będzie tytułowany wielkim skrybą najwyższym. Mój asystent będzie teraz znany jako wielki skryba niższy, starszy czarnoksiężnik. O ja pierdzielę! Czarnoksiężnik będzie teraz znany jako wielki satyr. Czyli... spotkanie... nekropolitów? Czarnoksiężników? Ja pierdzielę, jakaś czarna magia. Dziwne rzeczy tu się dzieją. Idę w ogóle. Nie udało mi się uratować typa. Nie będę czytał poprzedniego save'a, bo takiego nie mam. Bym musiał zacząć raczej... od początku ten nowy odcinek. Dlatego no szkoda z jednej strony, no ale oleję sprawę na potrzeby wyższe, że tak powiem. A tymczasem chcę się jeszcze zobaczyć na mapie. Czy daleko jesteśmy od tego miejsca? Nie, nie jesteśmy daleko. Także lada moment będziemy już właśnie na stacji kolejowej w Rhodes. Może uda nam się zdobyć informacje odnośnie położenia naszego gościa. No i proszę, jesteśmy już w Rhodes, Scarlet Meadows. 16 stopni. Nieźle, nawet pokazuje mi się tutejsza temperatura, jaka panuje. To jest w ogóle takie miasteczko, nie? Nie spodziewałem się. I całkiem, kurde, ładnie wyglądające. Nawet nie wiem, czy ładnie nie wygląda od tego Valentine, w którym byliśmy. Nie jestem cholera pewien. Naprawdę tutaj jest przyjemnie. Trzeba przyznać, kurde. Tu jest jakiś rzeźnik. Dobra, na razie nie będę z typem rozmawiał. Stacja kolejowa. To nas właśnie interesuje. No i to jest stacja kolejowa. I to jest miejsce, w którym teoretycznie możemy się zapytać o położenie naszego, kurde, poszukiwanego. Gdzie ja mogę przywiązać konia, powiedzcie mi. Nie chcę, żeby mi uciekł. God damn it. Gdzie jest postój dla konia? Halo. Co jest? Halo. Żyjesz? Koniu, wstawaj. No nie, no czajcie. Poprzednim razem właśnie w taki sposób zabiłem swojego konia, nie?
chcąc przeskoczyć przez jakiś płotek, on zajebał kurwa w drzewo i po prostu zginął, nie? Sorry, boy. Dobra, wszystko u niego dobrze. Będzie żył. Nie musimy się o nic martwić. Idziemy poszukać naszego kurde typiarza. Myk! Oh my. Ksiuby, żyli wszyscy. How do you do, sir? Chyba w kasie, nie? Zapytaj o Bielego Midnighta, zapłać grzywnę. Jaką grzywnę? Nie chcę płacić żadnej grzywny. Hey, you there. A quick word. What can I do for you, sir? There's an old gunslinger I'm looking for. Heard he comes through here. Name of Midnight, Billy. Oh, that old soak? Yeah, he spends days on board these trains, but he's going nowhere but the gutter. I imagine you'll find him riding the next one through here. Either that or the next one. Try them both. Look in the bar car. Okej, zaczekaj aż pociąg się zatrzyma. Czyli generalnie? Możemy go spotkać od razu na miejscu, nie? No, dlaczego by nie? Wagon restauracyjny to jest ten wagon, który nas, no, obecnie będzie interesował. Którędy możemy wejść do środka? I który to jest wagon restauracyjny? To są chyba zwykłe wagony. Albo jestem na tyle ślepy? To jest ten wagon! Okej, barman. Mr. Midnight? Hello. Excuse me, I'm trying to drink. To jest on! Mr. Midnight, to jest on, bez kitu. Na zdjęciu wyglądał tak samo. Teraz pamiętam. About your old days as a shootist. Get away from me! Hey! I didn't shoot him in his sleep! No one's saying that... I didn't shoot him in his sleep, and if I did, it was the only way! Not a problem. I'm here about Jim Boy Calloway, and no one shot him yet. I knew you'd come for me! Get away from me! Chyba źle odebrał troszkę nasze intencje, nie uważacie? No dobra, trudno. Pijany bym musiał się przestraszyć. Pościg w pociągu. Wiedziałem, że coś musi być kurde na rzeczy. Dobra. Inaczej się nie da. Mam nadzieję, że typiarz nam gdzieś po drodze nie zginie. Chcemy uzyskać jego zdjęcie chyba jako żywej osoby. Okej. Okay. Nie wydaje się być dość przekonany, co? Come on! Będziemy walczyć? Serio? Lekko podtrzymaj R2, aby zacząć napełniać wskaźnik przed chwyceniem za... Broń. Dobra, wróć do punktu kontrolnego. Dlaczego mi się wydawało, że będziemy walczyć na pięści? On w tym momencie wyciągnął broń. Okej. Kurwa, już wiem o co chodzi, dobra. Wybaczcie mój nieoger na dany moment i dzbanostwo. Ale dobra, już wiem jak ten mechanizm działa. W sumie wcześniej go nie używałem. Ale co jest? Dlaczego on szybko strzela? Ja tak wolno. W ogóle nie wiem o co chodzi. Kurde, no! Ej, ale ludzie, coś jest tutaj nie tak! Dobra. Golman, weź się pan ogarnij. Jak opuścimy R2. R2. Trzeba powiem wskazić przed chwyceniem za broń. Aaa, dobra! Trzeba wcisnąć drugi raz. I on się ten napełnia. Wszystko jasne, zamierowany kotoman na pistolet White Knighta. No chyba tak zrobię. Do niego wygląda na lepszy. Przymiarę mam otworzyć okno wyboru broni. No nie mamy w ogóle amunicji do tej broni? No dobra. Chyba to czego szukamy to jest aparat. No nie, oczywiście nie wybrałem tego. Dobra, zróbmy gościowi fotkę. To zrobiłbym ją z troszkę innej perspektywy, nie? Nie chcę spać z pociągu. O, tak będzie dobrze. Panie Midnight. Nie chyba wyglądałeś jak byłeś pan żywy. Misja wykonana, Billy Midnight! Złoto. Elegancko.
Ale powiedzcie mi, dlaczego ja nie mam żadnej amunicji do tej broni? No nie no. Jeszcze totalna kurde lipa. Rwowy Catman. Nie no, biorę z powrotem swoją, bo wiecie. Wow, udało mi się! A kurde, nie spodziewałem się, ale chciałem zaryzykować. W sumie mogłem równie dobrze zginąć w tym momencie. Ale niech będzie. Dobra, to było niezłe, to było niezłe. Czyli generalnie, no... Zamierzaliśmy udać się do naszej Black Bell, co nam się zresztą udało. No ale... w sumie, żeby wypełnić czas i żeby ten odcinek trwał przynajmniej 30 minut, zdecydowaliśmy się również odwiedzić pana Mad Knighta. W sumie nie wszystko poszło zgodnie z planem, ale koniec końców misja została zaliczona, bo zależało nam przede wszystkim na wykonaniu zdjęć. Także to jest chyba już dwóch z czterech rewolwerosów, których chcieliśmy uwiecznić na fotografiach. No i myślę, że w tym miejscu też będziemy kończyć nasz dzisiejszy odcinek. Troszkę nie ogarnąłem z tym zwolnionym czasem podczas celowania, no ale w sumie gra nie powiedziała mi tego, że trzeba dwa razy wcisnąć lewy trigger, tylko miałem to zrobić tylko raz. No ale dobra. Udało się, teraz już wiemy, o co chodzi. Okej, no to dzięki za oglądanie, był z wami Goldman, trzymajcie się, no i do następnego, elo elo. Cześć, cześć.